Beata Kozidrak 4 maja 2020 roku obchodziła 60. Urodziny. Z tej okazji dostała ogrom życzeń od swoich bliskich, przyjaciół, pras fanów. To bardzo wzruszyło artystkę, która postanowiła podzielić się swoimi uczuciami w mediach społecznościowych. Beata Kozidrak jest jedną z niewielu polskich gwiazd, które przez wiele lat królują na muzycznej scenie. Sprawdź. Jej sława nie słabnie. Wręcz przeciwnie, a grono wiernych fanów wciąż się powiększa. Reklama właśnie w tak wyjątkowy dzień, jak sześćdziesiąt urodziny, mogła liczyć na swoich wielbicieli, którzy dosłownie czwarty maja zasypali ją kwiatami, prezentami i życzeniami. Takiego odzewu nie spodziewała się sama beata, która była bardzo poruszona tym, co ją spotkało. Dlatego na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie gwiazdy. Trzymającej ogromny bukiet różowych piwoni. Jestem wzruszona i przeszczęśliwa, bo dostałam od Was tyle pięknych życzeń. Dziękuję z całego serca. Uwielbiam Was i nie mogę doczekać się, aż zobaczymy się na koncertach. Zazwyczaj to z Wami obchodziła mu rodziny. W tym roku jest trochę inaczej. Spokojniej, ale też pięknie, napisała wokalistka. Dodatkowo Beata zdecydowała się nie pozować, do zdjęcia w wyszukanej stylizacji, a w dresie, bez makijażu i fryzury. Jak na 60 lat, trzeba przyznać, że gwiazda świetnie się trzyma. Zobacz więcej materiałów wideo.